Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Wyprzedaż majątku narodowego, wiek emerytalny, przyjmowanie imigrantów i ochrona granicy to te cztery kwestie mają być przedmiotem październikowego referendum. Dziś poznaliśmy ostatnie pytanie. Dotyczy ono likwidacji bariery na granicy z Białorusią. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Polacy wraz z wyborami parlamentarnymi 15 października wzięli także udział w referendum. To jest bardzo ważne referendum, bo jeśli będzie tylko referendum ważnym, czyli frekwencja powyżej 50%, to mamy tutaj do czynienia z decyzją społeczeństwa, a my, jak mówiłem, odwołujemy się do woli Polaków. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? To pierwsze pytanie. W drugim PiS chce zapytać Polaków, czy są za podwyższeniem wieku emerytalnego. Trzecie będzie dotyczyło tego, czy Polacy chcą przymusowego przyjmowania nielegalnych migrantów. Czwarte dotyczy ochrony naszej granicy. W spocie PiS przypomina o krytyce przez opozycję zapory na granicy, a także zapowiedzi jej likwidacji. Nie pozwolimy na to, aby Polska była bezsilna na coraz większą agresję ze strony Putina. Kolejne pytanie referendalne będzie brzmiało. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? To państwo zdecydują, czy nasza granica będzie dalej konsekwentnie broniona, czy będzie bezpieczna. Dziś wszystkimi pytaniami zajmie się rząd. Rada Ministrów przyjmie pełne brzmienie wszystkich pytań, wszystkich paru kilku pytań referendalnych, które przedłożymy na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Referendum bardzo mocno krytykuje opozycja. O to chodzi, żeby po prostu dopompować jeszcze dodatkowo kampanię Prawa i Sprawiedliwości. To referendum to nic innego jak tylko i wyłącznie sposób na omijanie kampanii wyborczej, na omijanie finansowania, to sposób na nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. Takie zachowanie opozycji nie jest zaskoczeniem dla wiceministra funduszy i polityki regionalnej Marcina Horały. Antydemokratyczna postawa, najwyraźniej politycy opozycji boją się po prostu tego, co Polacy w sprawach, które będą rozstrzygane w referendum, chcieliby powiedzieć. Ja się nie dziwię, bo chociażby w kwestii wyprzedaży narodowego majątku, czy podwyższania wieku emerytalnego, obowiązkowego zmuszania Polaków do pracy dłuższej, czasem nawet do śmierci. No tutaj opozycja jest absolutnie wiarygodna, bo to po prostu robiła, więc tego zdania Polaków obawia się. Część polityków opozycji wzywa nawet do bojkotu referendum. Bardzo nerwowe reakcje pokazują, że trafiliśmy, że krótko mówiąc były różne daleko idące plany, a to referendum ma właśnie służyć temu, żeby one nie mogły być zrealizowane nawet wtedy, gdyby Koalicja Obywatelska i sojusznicy objęli władzę. Dlatego tak ważne jest to referendum. Mamy na pewno po stronie ogromnej większości Polaków zainteresowanie referendum. Myślę, że wiem, jak odpowiedzą w referendum, ale niczego nie można ubiegać. Wnioskiem o ogólnokrajowe referendum Sejm ma zająć się na posiedzeniu, które rozpocznie się 16 sierpnia. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych mówi wprost o obowiązkowym mechanizmie solidarnościowym w sprawie przyjmowania migrantów. Lewica próbuje wykorzystać jej słowa do podważenia pytania referendalnego w tej sprawie. Na wyborczym spotkaniu we Wrocławiu współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń pokazał list od europejskiej komisarz do spraw wewnętrznych. Dostałem odpowiedź od pani Ylwy Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, która na moje pytanie dotyczące przymusowej relokacji uchodźców daje jasną odpowiedź. Szachmat, panie premierze Morawiecki. Robert Biedroń mówił, że z listu jasno wynika, że przymusowej relokacji Polska mieć nie musi. Każde państwo, które jest poddawane presji imigracyjnej, może być z tej relokacji zwolnione. I pisze jasno i wyraźnie w tym piśmie pani komisarz, ponieważ do Polski napłynęło około 1 000 000 uchodźców z Ukrainy ze względu na tragiczną wojnę w Ukrainie, polski rząd może złożyć wniosek o zwolnienie z przymusowej relokacji. Jak pisze pani komisarz, prawdopodobnie ten wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. W liście unijna komisarz mówi jednak wprost o obowiązkowym mechanizmie solidarnościowym. Wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do dostarczenia wkładu solidarnościowego zgodnie z ich obowiązkowym, sprawiedliwym udziałem. Co to znaczy w języku biurokracji europejskiej
przymusowa solidarność. Albo przyjmujesz nielegalnych imigrantów tylu, ilu Komisja Europejska nakaże. Podkreślam, tylu, ilu Komisja Europejska nakaże. Albo płać. Albo płać 22, 25 tysięcy euro, albo więcej. Dlaczego więcej? Bo w rozporządzeniu, które jest teraz dyskutowane, może to być więcej. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Do sprawy odniósł się także na Twitterze minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Podkreśla, że odpowiedź unijnej komisarz potwierdza obowiązkową solidarność, czyli mechanizm relokuj albo płać. Potwierdza także, że Polska może być, ale nie będzie, z niego zwolniona w zależności od uznania Komisji i Rady. Przecież właśnie tej szkodliwej propozycji się sprzeciwiamy. Jeszcze jaśniej, jeśli ktoś mówi, musisz przyjąć do domu gościa, którego ci wskażę, lub zapłacić mu za hotel tak długo i tyle, ile ci powiem, ale nie martw się, jeśli uznam, że twój dom jest przepełniony, to być może nie będziesz musiał. Czy czujesz się uspokojony, uspokojona? Dlatego Prawo i Sprawiedliwość chce, aby w sprawie przyjmowania nielegalnych migrantów Polacy wypowiedzieli się w czasie referendum. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził 3 umowy z Polską Grupą Zbrojeniową. Dzięki nim nasze wojsko otrzyma nowe pojazdy, m.in. ciężkie bojowe wozy pancerne. 3 umowy, które zatwierdziłem, to ważne umowy. Pierwsza z tych umów dotyczy ciężkiego bojowego wozu piechoty. Pozyskamy 700 bojowych wozów piechoty, ciężkich bojowych wozów piechoty, które skonstruowane zostaną w ten sposób, że wykorzystamy podwozie Krabu, a na tym podwoziu osadzimy wieżę, bezzałogową wieżę, która została opracowana i wyprodukowana w konsorcjum na czele z Polską Grupą Zbrojeniową. Drugie opracowanie dotyczy nowego kołowego transportera opancerzonego Rosomak. Podjęliśmy wyzwanie dotyczące właśnie opracowania nowej wersji tego wozu. Jestem też przekonany, że będzie to hit. Tym razem będzie to również hit eksportowy. No i trzeci pojazd rozpoznawczy, pojazd, którego zamówiliśmy, może to jest właściwsza forma, niemal 400 sztuk, będzie wyprodukowany w zakładach Rosomak w bardzo krótkim czasie. Wzmacniamy Wojsko Polskie, wyposażając Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt. W wielu miejscach w Polsce w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego odbędą się dziś pikniki wojskowe. Wczoraj na jednym z nich wicepremier Jarosław Kaczyński mówił o potrzebie budowy silnej armii. Sprawy krajowego bezpieczeństwa to jeden z głównych tematów trwającej kampanii. Wojna na Ukrainie i agresywne działania Rosji wywołują wiele obaw. Nie ma żadnej gwarancji, że pewnego dnia, nie chcę mówić, że to będzie jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc, czy nawet za rok, ale że któregoś dnia to się stanie, można powiedzieć, przesunie także i tu. I dlatego musimy być silni. Musimy być silni przede wszystkim poprzez naszą armię, poprzez jej rozbudowę, poprzez jej uzbrojenie najnowocześniejsze, najmocniejsze, jakie dzisiaj jest na świecie. Ważna jest także duchowa i moralna siła Wojska Polskiego, podkreślał w czasie pikniku wojskowego silna biało-czerwona w Zawichoście wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Broń nie zastąpi człowieka. Trzeba umieć walczyć, trzeba chcieć walczyć, a żeby chcieć walczyć w obronie ojczyzny, to trzeba być patriotą, trzeba być polskim patriotą. I ten patriotyzm w Polsce trzeba budować, trzeba go bronić, bo przez lata ludzie, którzy mieli w Polsce i mają po dziś dzień ogromne wpływy, a często byli przy władzy, z patriotyzmem w istocie walczyli. Wicepremier podkreślał, że musimy się bronić przed agresją w życiu społeczno-politycznym. Do tego potrzeba jednak zjednoczenia Polaków. Tylko wtedy będziemy się w stanie obronić. Musi być zjednoczone, proszę państwa, ale zjednoczone na płaszczyźnie patriotyzmu. Prawdziwego patriotyzmu. Tego, który chce bronić polskiej godności. I chce bronić
polskiej suwerenności. Jarosław Kaczyński wskazywał, że dziś do władzy prą ci, którzy dążyli do rozbrojenia Polski. Ktoś tutaj powiedział, wśród państwa zdrajców trzeba tępić. Tak, trzeba ich moralnie tępić, bo w Polsce jest rzeczywiście potężny obóz zdrady narodowej, który dzisiaj zabiega o władzę. Potężny obóz, który nas rozbrajał. Rozbrajał zarówno w sensie czysto militarnym, jak i w sensie moralnym. Dziś piknik wojskowy Silna Biało-Czerwona z udziałem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego odbędzie się w Uniejowie. Pikniki odbywają się w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego. Ich główny cel to zaprezentowanie naszej armii, która czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Pikniki to także promocja wojska. Wydarzeniom towarzyszy kampania informacyjna, jak można wstąpić w szeregi armii. I na teraz to wszystko z Panem Bogiem.